Супер классный день. Солнечный, морозный. Ночью посмотрел, было до больше 10 градусов мороза. Сейчас, конечно, меньше. Но где-то дойдет до минус 3. В общем, классная погодка. Зимняя, новогодняя. К сожалению, говорят, она так не продержится. Но будем надеяться, будем. А пока идем, как всегда, понедельник, за купами. Вот тут, около этого техникума, хорошо все вычищено, как и должно быть. Зеленее. Всю красоту этого дня, всю прекрасную погоду не передать. Так сказать, фильмовали. Не передать, друзья, но это направо. Супер прекрасно. Супер прекрасно. Иду по старому смыслу. Кстати, приближается уже конец 3-го месяца. Там мы перебрались все мысли. Но 100 дней еще нет. На 100 дней подведем некие итоги. Но, в общем, надо согласиться, что нам тут нравится. Нам тут лучше, чем в Варшаве. По многим причинам, которые перечислять не буду. Но супер, что мы уже тут. С этой стороны я еще не ходил. Пройдемся сегодня с нижней стороны. Даже не боясь, наверное, пока еще не будет падать ни сосульки, ни снег с крыши. Идем, как говорится, смело. Выходим на такой мир. Еще раз все подтвердить. Пенькный зимовый солнечный день 19 грудня. Так бы сжималось бы хоть бы до нового века. Року было бы супер пеньки. Але. Не очень. Погода изменна. Замка Казимировского, это греко-католический. За ним выглядаешь луны Чемиски. Ах, и катедра. А тут есть костел с Вендой. Karmel z języka hebrajskiego oznacza ogród Boży. Jest to bodajże najpiękniejszy zakątek Palestyny, Ziemi Świętej. Miejsce, na którym rodzi się zakon karmelitański.
duchowo nawiązujemy do postaci świętego proroka Eliasza, który zamieszkiwał wzniesienia Karmelu i tam działał. Oczywiście jest to odległy czas, IX wiek przed Chrystusem, więc te konotacje z zakonem karmelitańskim mają charakter duchowy. Odwołujemy się do gorliwości proroka Eliasza, do jego osobistej, głębokiej, zażyłej relacji z Bogiem, do jego życia duchowego, życia modlitwy, do jego pragnienia służenia Bogu całym sercem. Ze słynnym eliańskim zawołaniem Zelo, zelatus sum pro domino Deo exercitum. Gorliwością rozpaliłem się o chwałę Pana Boga zastępów. Góra Karmel od przełomu XII i XIII wieku stała się miejscem zamieszkania dla pustelników, braci bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Poprosili oni świętego Alberta Jerozolimskiego, ówczesnego patriarchę Jerozolimy, aby spisał dla nich regułę życia. Sposób, w jaki mają służyć Bogu przez modlitwę, przez ascezę, przez życie pustelnicze, przez skoncentrowanie także na przyjaźni z Maryją. W centrum swojego życia stawiają Dziewicę Maryję. Pierwszy kościół wybudowany na Górze Karmel jest poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. Maryja jest najpiękniejszym kwiatem Karmelu. Niespokojne czasy połowy XIII wieku sprawiają, że karmelici muszą opuścić Górę Karmel. Ci, którzy tego nie uczynili, zginęli jako męczennicy. Najazdy muzułmańskie sprawiają, że bracia przybywają do Europy, między innymi do Anglii. Właśnie tam w Anglii w 1251 roku ówczesny generał zakonu, święty Szymon Sztok, modlił się do Maryi Dziewicy, prosząc o przetrwanie zakonu. Bracia w Europie nie doświadczyli dobrego przyjęcia, nie byli po prostu znani. Zakonowi groziła kasata. W nocy z 15 na 16 lipca Maryja objawia się świętemu Szymonowi i daje mu znak, zapowiedź, że zakon przetrwa i będzie rozwijał się w Europie. Tym znakiem jest szkaplerz. Kawałek płótna, który dotychczas służył jako fartuch zakonny,
staje się znakiem odrodzenia duchowego.